Dobra, ja spróbuję go dobić, teraz patrzcie na to zagranie. Wychylam się, kasuję defendera, przejeżdżam w dół i mogę cały czas strzelać w plecy. Czy ja tu gdzieś złapię przestrzał? Zobaczcie, że tutaj są jakieś piksele. To zagranie i ten poziom agresji mógł tylko wyjść, jeżeli gracie defenderem. Wydaje mi się, że każda inna ósemka w tej sytuacji wypadła. 4800 po asyście defenderem. W takiej krótkiej bitwie to jest też bardzo dobre pod oznakę biegłości. Siemanko, widzę, witajcie. Bitwy na żywo. Obiektem 252U / Defenderem to są te same pojazdy, tylko Defender ma ten kamuflaż, a został obiekt 252U wprowadzony do sklepu za obligacje. Od tej aktualizacji w końcu, po ponad roku czekania, pojawiły się nowe pojazdy w tym sklepie i Defender to jest taki gorący temat, który pojawił się w komentarzach. Abym pograł, pokazał i opowiedział, co o nim sądzę, jak on się spisuje w obecnym wodzie. Też sam jestem ciekaw, bo trochę przerwy od grania tym pojazdem miałem, ale na pewno wygląda to bardzo podobnie jak wcześniej. Czyli mamy do czynienia z człowiekiem, który ma bardzo dobry pancerz. Co prawda może nie aż taki świetny pancerz na wieży, ale pancerz kadłuba potrafi bardzo dużo poodbijać. Większość ósmych tierów, jak i czasami zdarzy się dziewiątka, siódemki i szóstki to praktycznie nas nie ruszą. Dolna płyta nie jest takim słabym punktem. Pamiętam do dzisiaj, jak Defender dosyć mocno pozmieniał sytuację turniejów na 8 tierze. Kiedyś się brało AMX-y 50-100, które bez problemu przebijały każde pojazdy, ale gdy pojawił się Defender, no to już ten AMX 50-100 nie mógł oddawać całego magazynka w tego Defendera. AMX 50-100 to już jest w sumie historia i obecnie nie jest aż taki świetny. Ale wracając do Defendera, to mamy też działo pod jednym względem fajne, mianowicie uszkodzenie na strzał. 440 średnik na 8 tierze to jest dobry wynik. Poza tym mamy słabą celność, stabilizację, te parametry ogólne działa nie wypadają najlepiej i bardzo, bardzo denerwują, co pewnie zobaczycie w dzisiejszym odcinku, że to działo nie należy do najprzyjemniejszych. Od razu mówię, że jeżeli ktoś lubi grać na pierwszej linii, to Defender może mu przypasować. Defender sam w sobie ma taką cechę, że jest pojazdem, którym możemy zrobić epickie wyniki, dosłownie jakieś wyciągi, medale Kołobanowa czy nie wiadomo jakie bohaterów Rosjan. Jest to jak najbardziej możliwe na Defenderze. Widziałem wiele powtórek tego typu. No minusem jest to, że nie jest to taki czołg, którym w każdej bitwie będziemy robić jakieś super uszkodzenia. Nie jest on na tyle pewny przez to swoje działo, ale też nie każdemu będzie pasować, jak już powiedziałem wcześniej. Może wam przypasuje, może nie. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale wiem, że jak lubię sobie pograć takim czołgiem ciężkim, coś tam pozrobić na ósemkach i pograć na bliski dystans, to Defender jest jak najbardziej bardzo solidnym wyborem. Tylko nie jest to taki pewniak, że zawsze to uszkodzenia będę robić i czy polecam? Tak nie do końca. Nie mam takiego zdania, że mega polecam Defendera. Co ja teraz mogę zrobić? Akurat walczę z 8 tierami, więc za dużych szans nie mam. Ale może coś poodbijam chociaż pod odcinek i postaram się zadać jak najwięcej uszkodzeń jak mogę. On teraz chce strzelić z podwójnego strzału. No coś tam weszło, ale nie miałem żadnych szans. Zrobiłem swoje 3000, więcej się nie dało. Nie dało się uciec, Defender nie ma super mobilności. A teraz kamera pośmiertna, która została wprowadzona w tej aktualizacji, gdybyście nie wiedzieli. Czyli skoda mnie przebija dokładnie w to miejsce. Udało się jej przebić, miała penetracji 162, tam jest 127 mm pancerza, taka ciekawostka. Ale co mam zrobić, jak przegrywamy w niecałe 4 minuty w mieście 3 do 13 na Ruinbergu, to jest dla mnie ewenement. Jest to oczywiście czołg premium, więc muszę wam pokazać screeny końcowe, raport szczegółowy zarobkowo, jak się to prezentuje z kątem premium. Bez premki byłoby 12 tysięcy, jeden strzał nietrafiony. Może tu ta celność była całkiem spoko, ale zobaczycie na pewno w tym odcinku, że będzie to opłatać niezłe figle. Kurczę, napisałem na czacie, że chcę zdominować górkę, chciałbym zagrać agresywnie na górce. Defenderem mogę ze spokojem to zrobić, patrząc na to, jakie są czołgi i jakie są słabe medy w bitwie, ale samemu nie wiem, czy ja to zrobię. Chyba nie. Zobaczcie, ile czołgów jest na środku. Na górkę jadą dwa medy, T69 i Mars. Mars to oczywiście Progetto w skórce, gdybyście nie wiedzieli. I don't feel so good. My mamy LC Ivena, SU-130PM oraz mnie. Plus czołgi na środku, które powinny dawać nam wsparcie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Jestem sam bardzo ciekaw. Defenderem. Na pewno nikt się tu nie spodziewa Defendera. I ja chciałem zaskoczyć właśnie przeciwnika i spróbować gdzieś tam wjechać, ale samemu tego no, nie jestem w stanie zrobić. To bardzo smutne dla mnie. No ten light bardzo odważnie przejeżdża sobie. Ja wceluję się, wiem, że ze środka mogę dostać.
No i dostał plombę za 451 nasz LC event też skutecznie spotuje tego Marsa. On chyba chciał gasić pożar. Spróbuję go dobić. A i zjechałem, ale spoko. W sumie nawet dobrze, bo nie zebrałem strzału i rozwaliłem go, więc jest w porządku. Teraz sobie na spokojnie wjadę na górkę bez spota. Uj, Mars padł. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaki czołg polecam premium na start, to tak szczerze, bardzo możliwe, że odpowiedziałbym Defender. Wiem, że teraz możecie pisać w komentarzach, co ja gadam i w ogóle, ale moim zdaniem, jak ktoś zaczyna swoją przygodę z WOT-em, no to powiedzmy sobie szczerze, on nie zna mechaniki spotowania, krzaków. Zazwyczaj gracze ci powinni robić czołgi ciężkie, grać gdzieś w pierwszych liniach, oni nie mają cierpliwości i podjeżdżają gdzieś agresywnie. Dlatego Defender może być dobrym wyborem, bo ma pancerz sam w sobie. I myślę, że to jest ciekawa propozycja. No tylko jeżeli mówimy o pierwszym czołgu premium i nie wydajemy na niego pieniędzy, czyli chcemy go zdobyć za obligacje, no to jaki początkowy gracz nazbiera 9000 obligacji? To się trochę mija z tym wszystkim. Ale może macie jakieś sposoby na obligacje? Nie wiem, jak to u was wygląda. Ale na pewno polecam Defendera, jak ktoś lubi gdzieś przewodzić jakieś natarcia, mieć ten pancerz. To jest on w porządku. Chociaż teraz też 9 mnie przebiło, jestem ciekaw gdzie. Tu Lanson mnie też przebił, to też bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że gdzieś musieli złapać dobry kąt. Lanson od boku mnie akurat przebił. A te 6-9? Nie wiem. Nie widzę nigdzie. Dobra, wychylamy się na ciebie. 438. Cofka. No on powinien mieć spore problemy, żeby mi poprzebijać. Zwykłej amunicji to już w ogóle. To pora na Lansena. A czy ja zdążę cokolwiek tu zrobić? 7-3. Nagrywam te bitwy o północy. Ale naprawdę wiem, mogłem skupić, powinienem skupić w ogóle. Naprawdę te bitwy są bardzo jednostronne i obawiam się o ten odcinek, bo jest to dosyć przykre, że nie można sobie spokojnie pograć tego WOT-a, tylko trzeba cały czas jechać ślepo pod te uszkodzenia. No i potem też czasami takie strzały wchodzą, nie wchodzą, jest trudniej. Ale trochę się już uspokoiła ta sytuacja. Oni ze spokojem mogą wygrać tę bitwę, jeżeli mieliby jakiś czołg lekki, który by świecił dla nich. My mamy LC Evena, to jest nasz as w rękawie, bo oni wszyscy są zamknięci w lesie. LC Even tu zaświecił, więc mega fajnie. Obieg 252 się cofa. Dostał w plecy. Może ktoś dobije tego obiekta, mam nadzieję. Czy ktoś dobije obiekta? Bardzo na to liczę, żeby ktoś go dobił. Ale nikt go nie dobija. Dobra, ja spróbuję go dobić, teraz patrzcie na to zagranie. Wychylam się. Kasuję Defendera, przejeżdżam w dół. Zebrałem jeden strzał, ale tu już odwracam się przodem do 53 TP. Zaraz za kilka sekund dosłownie. Okej, teraz mniej więcej zniknąłem. Nie jestem wykryty, albo nie powinienem być. Ewentualnie po strzale mógłbym zostać wykryty, ale nie, nie jestem. I mogę cały czas strzelać w plecy i cały czas mógłbym strzelać w plecy do MXM4. Niestety on już HP nie ma i wrócił do garażu, więc tylko jeden strzał oddałem, ale widzicie ten schemat w tym zagraniu. Bez takiego zawahania, nie miałem wcześniej spota, te czołgi nie wcelowały się we mnie. Mogłem sobie na coś takiego pozwolić i taki ruch wykonać. On jest bardzo fajny, jak na przykład, nie wiem, gracie jakimś medem, obiektem 907, przejeżdżacie sobie tu i wtedy snajpicie i rozwalacie te wszystkie czołgi, które grają sobie na środku i one was nie widzą. Dobra, skupiam to. I trafiłem. Jakimś cudem to trafiłem, ale uwierzcie mi, że działo Defendera no nie jest takie fajne. No i mamy koniec bitwy, 15-5. A na liczniku 3000 uszkodzeń, 4 fragi. Trzecie miejsce. I raport szczegółowy tak się prezentuje. Ogólnie nie mówiłem o tym, ale gram na moim prywatnym koncie, dlatego że chcę sobie podbić przepustkę bitewną. Więc mam taką załogę, no nie miałem jak ich zresetować, a wyposażenie to moim zdaniem fajne jest oczywiście. Wzmocnienie, stabilizator, dosyłacz. Z polowych to wybrałem tylko 4 i 5 i lecę dalej. Wylądowałem na 10 tierach. Mapa to Rzeka Perłowa. Jest sporo niszczycieli, ale jest sporo plutonów i oni mogą coś kombinować z agresywną grą, tak sądzę. Aha, jest Gąkiewicza, strzelił za 892.
I ja sobie podjadę na blisko, ile mi się uda w ogóle. Mamy dwa Skorpiony, Gonkiewicza. No to nasza reszta czołgu musi dojechać, bo... Nie mamy tutaj za dużo tych pojazdów, w sensie takich dobrych. Oni mają jeszcze obiekty 268 V4, Conquerora. Oj, co tu się dzieje? Ja muszę się wycofać. Nasz jak Panzer tu będzie, ale przyznam szczerze, że nie wróżę tej flance najlepiej. Ale oczywiście wceluję się i zacznę robić te uszkodzenia, jak będą wyjeżdżać. Załaduję złoto na te 268 V4, żeby przebić. Niestety nie dało rady, on mnie strzelił chyba w tył. Nie wiem, czy... Tak, widział mi kawę. No niestety, powinien się obrócić, ale lenistwo, moi drodzy. Nie sądziłem też, że trafi, tak? Ale trudno. O, ładnie, jak Panzer przebił, 268. No ja celowałem super Conquerora, ale nie weszło. Tiger Mouse dojechał, tu T-103 dojechało, Conqueror mnie przebił. Dobra, strzelił na Tiger Mouse'a, ale znowu zebrałem i to jest bardzo zła informacja dla mnie. Bo ja niestety nie mogę zbierać. Tym ósmym tierem to już jestem na dwa strzały, nawet na jeden, tak naprawdę. Nie miałem depresji, żeby oddać ten strzał. Szkoda, ale oni mogą lada moment, no, wylewać się. Więc teraz chciałem być odwrócony w sumie tyłem, żeby oddać ten jeden strzał, nasz jak Panzer tego nie przeżyje. I uciekać w stronę naszej artylerii, obiekta 705. No nie, nie dało rady. Ja już uciekam, mam tutaj Saladina. Jak widzicie, Saladin się odbija. Oczywiście byle, żeby być przodem do niego. Nawet nie trzeba specjalnie celować. On mnie przebił, ciekawe. Czy dolna... Tak, dolną płytę mnie przebił. Ale Saladina już nie ma. Byle żebyśmy wygrali środek, wtedy będziemy mieć więcej możliwości, żeby to utrzymać wszystko. No ja pomogę, bo jeżeli bym tu został, to ja nie mam takiego wsparcia, bo tam nie wierzę, żeby obiekt 705 mi jakoś specjalnie pomagał. Więc wolę sobie wrócić na środek i stamtąd gdzieś bronić naszej bazy. Tak myślałem przez chwilę, żeby zostać, ale no ten obiekt 705 spadnie i kto mi pomoże? Już nikt. Korci, żeby pojechać po tego Saladina. On chyba tu nie ucieknie. A wszystkie czołgi były wykryte po tej prawej stronie, więc Saladin powinien być sam, chyba że ktoś się wrócił, jest artyleria. Jadę po Saladina, oddaję strzał i to wchodzi. W sumie nawet mógłbym pogonić tego Saladina, tak mi się wydaje. Dobra, nie, nie mogę, bo już jestem na strzał. Dobiłem go. Jest ta artyleria. Czy ja tu gdzieś złapię przestrzał? Zobaczcie, że tutaj są jakieś piksele. Wow! Nie mam pytań. To był chyba strzał tego odcinka. Jak to weszło? Chyba te wszystkie czołgi szturmują i będą podjeżdżać i odbijać środek, tak mi się wydaje. Jest to jeszcze do przegrania. Tak mi się wydaje. Chociaż już nikłe szanse mają. Czy ktoś tu będzie na środku? Czy one się wracają, te czołgi? Oho, jedzie fosz. Celowałem w belkę, weszło. Ale niestety chyba ten fosz mnie zaraz dojedzie. Przyklejam się do niego. No i mnie przebił, szkoda. A zobaczymy, gdzie dokładnie mnie przebił. Chyba po wieży, tak mi się wydaje. Powinna być ta kamera teraz pośmiertna. A, pod wieżą mnie strzelił. Z 3 metrów. 308 penetracji, 280 pancerza. No już jest po bitwie. 2600, ale dobry wynik jak na to, że grałem z 10 tierami. Ja jestem z tego zadowolony, bo wydawało mi się, że będzie o wiele trudniej. Też ten strzał artyleria zdecydowanie zrobił mi dzień. Lecimy dalej. Zatoka Rybacka, losowanie z ósemkami. Jest mało czołgów ciężkich, bo tylko 3. Nasze 3 czołgi ciężkie pojechały do miasta. Tak grałem dosyć pewnie. Ja spróbuję podjechać pierwsze tempo. Defender to jest jeden z nielicznych czołgów, na którym mogę coś takiego zrobić. Zobaczymy, czy się to opłaci, czy nie. Z lewej strony tu po zmianach nie powinienem dostać. Może dostałem wykryty przez Batchata, ale nie wiem, bo tam pewne okienko było. No już sobie przejechałem tutaj. Nikt o mnie nie wie, to jest bardzo ważne. Mogę być elementem zaskoczenia. Burask podjechał już agresywnie. Nadal nikogo nie widzę, więc to jest ultra ciekawe. Zobaczymy, czy ktoś tutaj będzie.
Nadal nikogo nie widzę, te czołgi pewnie snajpią na środku i zaraz będą w ogromnym szoku, bo my dojedziemy sobie do tego budynku i stąd będziemy te wszystkie czołgi wyciągać i strzelać jak do kaczek, a już ty 63 padł, więc myślę, że to może być znowu dynamiczna bitwa, ale nie będę teraz zapeszać. Ja jestem już no, ultra agresywnie wychylony, jak na taki etap, 13 minuta, a już jestem prawie na końcówce mapy. Nie wiem, czy jest sens skupiać tego na celownik, lepiej chyba już dojechać do tej pozycji. Co jest fajne, to defenderem mógłbym spróbować gdzieś podjechać i pospotować. Jestem wykryty. Pytanie, przez kogo? Czy Batcher gdzieś mnie mógł widzieć? O co tu chodzi? Czy tutaj ktoś został? Nie ma artylerii, więc to ktoś inny musi być. A, już dojeżdżam do tego budynku i wychodzi na to, że mamy do czynienia z jakąś wielką chyba kampą na linii 1-2. Może uda mi się kogoś zaświecić? Nie będę celować, bo on już się schował, ten obsydian. Nikogo nie ma na środku. Batchat był w krzakach i Batchat może być w tych krzakach. Ja skupiam celownik, oddalam i patrzę, czy trafiłem. Trafiłem, on dostał, na 100% dostał. Strzeliłem w pozycję, gdzie widziałem go ostatnio zaświeconego i spróbuję oddać jeszcze jeden strzał. On mógł teraz gdzieś uciec. To już nie weszło, ale pierwszy strzał na 100% siadł. On mógł na przykład uciec sobie tu. Ja nie wiem, czy gdzieś tu drzewko się nie łamało. Ja jestem cały czas wykryty. Może bardziej przodem się ustawię. To jest zaskoczenie, że obsydian dwa razy na dwa trafił i przebił. Dobra, spróbuję bardziej do tej krawędzi strzelić. To nie weszło. Tutaj też ktoś może być. Nie mówię, że nie. Nasz LC event teraz sprawdzi. Oho, jest Batchat, dostał. Teraz dostał drugi raz. No i słuchajcie. Robimy podjazd. Jest szansa, że zginę, ale jest szansa, że dużo bardzo zaświecę. Nie mam co się zatrzymywać. Fajnie, jakby ktoś mi tego obsydiana rozwalił. Znalazłem UDS-a, który ucieka. W sumie chyba nawet ja go nie zaświeciłem, to jest też ciekawe. Gdzieś Hori mnie przebiło. Ja zaświeciłem to Hori. Zobaczcie, ile ten jeden obsydian. Oj. Muszę się ustawić przodem do obsydiana. 2000 po asyście. Niech ktoś mi tylko zaświeci tego obsydiana. On się teraz odbija. A ja nie trafiam. Come on, rozwalcie obsydiana, proszę. Dobrze, to odbijam, bo na początku on mnie przebijał, a teraz cały czas żyje dzięki temu. No i za zero. Dobrze, ktoś go dobił, super. Teraz wszystkie czołgi są w jednym kwadracie i wystarczy się wychylić delikatnie działem. I tu już widzicie, spotuję sobie Su. Oddaję strzał, spotuję to Hori. I te inne czołgi, tutaj SHPTK uciekające. Oni nie mają w ogóle pozycji, nie mają żadnych szans. Kwestia czasu, aż ich rozwalę. I w sumie dostanę ich po asyście. Jeszcze to Hori. Muszę trochę uważać, żeby za bardzo do Hori się nie pokazać, ale cały czas ta asysta przyjemna wpada. No już 4000 po asyście, więc jak już wam mówiłem wcześniej, to zagranie i ten poziom agresji mógł tylko wyjść, jeżeli gracie defenderem. Wydaje mi się, że każda inna ósemka w tej sytuacji by padła, a defender no ma w sobie ten pancerz. 2000 odbiłem nieprzypadkowo i zobaczcie, ta lorka już jest tak zdenerwowana, że chce wyjechać i mnie skończyć, ale nie da rady, bo jeszcze ją dobijam. 4800 po asyście defenderem. W takiej krótkiej bitwie to jest też bardzo dobre pod oznakę biegłości. Jeżeli bym grał, bo jest 6200 łączonych uszkodzeń plus 2%, mamy 83 biegłości nawet na defenderze, nie wiedziałem, że aż tyle posiadam. 4900 po spocie, bo to jeszcze wpada potem. 2700 uszkodzeń, bo mamy strzały w Batchata. Jak widzicie, suma przebić dwa razy trafiłem, jeden na ślepo na pewno. 1500 bazowego expa, stalowa ściana, Spartanin. To było też ultra istotne, że przeżyłem, bo mogłem zginąć. Nie mówię, że nie, nie mówię, że to było jakieś świetne, rewelacyjne zagranie, bo to było ryzykowne. Ja zdawałem sobie z tego sprawę, ale Defender pokazał swoje prawdziwe oblicze i to, do czego jest stworzony. Autostrada. Czy to będzie autostrada po drugą oznakę biegłości, to zaraz zobaczymy. Na pewno się postaram, bo byłoby to fajne urozmaicenie tego odcinka. Spróbuję oddać strzał. Nie, już nie mogę, muszę się cofać. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, ale była taka okazja na początku, żeby spróbować gdzieś tam się wychylić, złapać Ebra, ale już nie ma co. Poczekam jeszcze kilka sekund, żeby na pewno zniknąć. No i teraz sobie przejadę.
Eber zaświecił obiekta i Fejza. Te czołgi są bardziej narażone na to, że zbiorą, bo tam ich łatwiej widać. Ale nic nie zebrali, nie mają Ebera, więc fajnie. Dojeżdżamy do miasta i tam rozpoczną się szachy, też rzuciło na 10 tiery, więc trzeba być bardzo, bardzo uważnym. A z tym Carnarvonem i Chryslerem ja grałem poprzednią bitwę. Tak w ogóle, przypominam sobie. Oho, znalazłem Buraskę. Trochę szczęścia, że akurat on tam grał. Ale cofnę się, zobaczymy. W mieście mamy 60 TP, Skodę, ISA 7 na dobrej pozycji. Więc wygląda to całkiem dobrze. Ja spróbuję rozwalić ten murek, może ktoś tu będzie akurat wychylony. Może kogoś zaświecę na przejeździe. Zobaczymy. To jest dosyć fajna miejscówka, bo tego zazwyczaj nikt się nie spodziewa. Czasami ktoś tu przejeżdża. Może bardziej z tej strony, tak. Oho, macie 60 TP, dolna płyta. No i to wchodzi. On miał naprawdę trudny strzał, żeby to trafić. Jakby trafił we własną, oczywiście by przebił, ale nie było to proste zadanie. No i tu mi pokazał bok. Ten Chrysler dostał ode mnie, więc super. Na środku jest Batchot i Pantera. 60 TP strzeliło. Carnarvon ode mnie się odbił. Ja wstrzeluję się w niego. Czy on będzie się kontować? Chyba tak. Ale on przesadził z tym kontowaniem. Ale w ostatnim momencie trochę zmienił kąt i przez to strzeliłem go za zero. Tak się to potoczyło. Nasz Face teraz bardzo mocno dostaje. Carnarvon będzie wychylony na niego. Carnarvon nie wiem, czy się kontuje, tak, ale widać dolną płytę. Ja trafiłem go w gąsienicę, ależ nie fart. Wiem, żeby wbić tą drugą biegłość, to ja muszę teraz wszystko przebijać i trafiać, bo trzeba zrobić naprawdę dużo, żeby to miało miejsce. Nie chodzi mi o to, że Defender ma takie wysokie wymagania, tylko żeby z tylu procent, ile mam, podbić to do 85, no to trochę trzeba robić, mimo wszystko. Dobra, spróbuję znowu tego Carnarvona wychylić. Ale nie, znowu za zero w gąskę. W sensie, no co się dziwić, Defender nie ma jakiejś stabilizacji i tak to wchodzi. 60 TP strzeliło, to ja zmieniam pozycję, wychylę się tutaj. I teraz stąd będę wychylać się na tego Carnarvona. Jest bokiem, to musi wejść. No i taka wymiana 1 za 1 już jest o wiele korzystniejsza dla mnie. 6 do 4. Myślę, że będzie ciężko. Defender, znaczy Carnarvon teraz dostał. Aj, mogę już, no, ale nieważne. Spróbuję strzelić w ISU, czy da radę? Czy ISU się już schował? Schował się praktycznie. A nie, już widzę ISU. Ale ISU nie przebiłem. ISU w ogóle jest na tym dziale, które strzela za 390, co ciekawe. Dobra, będę kombinować dalej. Nie wiem, czy ISU się wychyli na mnie, czy nie. O, to jest pytanie. K91 do mnie strzela. Dobra, spróbuję. Może podpalę? Niestety nie udało się. Teraz K91 może do mnie strzelić. Ja muszę się cofnąć. Defender, znaczy 271 strzeliło w działo. K91 się odbiło, 9 tier. Chociaż na tym odcinku ten pancerz jakoś tak super nie działa, bo raz mnie przebija 8 tier, raz odbija się 9. Różnie to bywa. Ale to jest trochę magia tego pancerza, bo ma takie w sobie kąty i w zależności, czy ktoś jest tam wyżej, niżej, od boku, od przodu, to różnie to wygląda. Nie wiem, jak to nie weszło, nie pytajcie mnie. Wydawało mi się, że to jest pewny strzał, ale nie okazał się to pewny strzał. Jeszcze teraz mnie przebił i obiekt, i K91. Myślałem, że obiekt nie jest wcelowany we mnie. Byłem przekonany, że w 60 TP, ale nie sprawdziłem tego dokładnie. No więc lipa, lipa, moi drodzy. Przebił mnie, nie wykryto przeciwnika. Po gąsienicach tutaj nie miał żadnego problemu. 112 mm pancerza tylko, więc nie udało się wbić drugiej biegłości. Ale to tyle. Dziękuję wam za odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Napiszcie w komentarzach, jakie czołgi chcecie zobaczyć. I ja się z wami żegnam. To elo.